Dzień dobry, gościox.pl. Dzisiaj pan Krzysztof Greń jest naszym gościem, prezes PTTK, koło miejskie w Skoczowie. Dzień dobry, witam panie Jacku. Ja mam taką tutaj, taki znak, pan ma całą koszulkę, 90 lat jubileuszu przed państwem. Tak, przed 90 lat jubileuszu naszego koła i kilka miesięcy temu około, no w zeszłym roku, w połowie roku podjęliśmy taką próbę zrobienia czegoś innego, bo od kilkunastu lat robimy prelekcje, zapraszamy różne osoby, które robią ciekawe zdjęcia i chcą się tym pochwalić. I jesteśmy, ja to zawsze mówię wszemi wobec, skazani na sukces, bo ostatnio jakby były koniki, to by na pewno zarobili na naszych biletach. Bilety się dużo wcześniej wysprzedają i takie coś żeśmy wymyślili, że skoro tak to się cieszy popularnością, to zrobimy maraton prelekcyjny, czyli kumulację w Totolotka PTTK-owską. Dzisiaj od 13 aż do 22, drugiej, tak? Pięć prelekcji, prawie że pod rząd, no i są tam przerwy 15-20 minut, ale w kawałku, nie idziemy po pierwszej prelekcji, po drugiej do domu, tylko kto da radę, oczywiście wytrzymie to do 22. A w kwietniu wielkie fetowanie, 90 lat. Tak. Jakie plany? Jakie plany? Staraliśmy się, bo nasze koło miało zebranie założycielskie w 1930 roku w kwietniu. Tak jak tutaj jest na naklejce. Tak. I staraliśmy się, żeby też to na kwiecień wypadło. Też oczywiście kilka miesięcy ładnych wcześniej zaplanowane. I 25 kwietnia planujemy uroczyste spotkanie z tego tytułu. No, przypomnieć rys historyczny 90-lecia działalności, a na lewo, na prawo tym się chwalimy, że jesteśmy najstarszym miejskim kołem PTTK w Polsce. Były starsze koła, ale przerodziły się w oddziały. Jest to naturalna kolej rzeczy, ale oczywiście jeżeli członkowie koła wyrażą taką chęć. My na razie mówimy, że chcemy być jak najdłużej najstarszym kołem i dalej tak trwamy. A jak się zaczęły pana początki? To był 76 rok. Tak. Pamiętam to był czerwiec. Lato się zaczynało w Skoczu, bo mieszkam w Skoczowie od urodzenia, tu się urodziłem. Góry wokoło i ta kaplicówka najbliżej, gdzieś tam ten Ustroń, ta Brenna. No i spróbować, co to jest, czy idzie tam zajść, czy można zajść samemu, czy jakąś grupą zorganizowaną. No jako nastoletni chłopiec, no oczywiście dowiedziałem się, gdzie jest siedziba koła. I postanowił się pan zapisać. Tak, zapisałem się i tak od 76 do dzisiaj. Jestem członkiem PTTK. Liczne nagrody, nie tylko dla pana, w ogóle dla koła, sukcesy. Dla pana na przykład srebrna cieszynianka, ale też złota... Zarządu Głównego. No właśnie, to takie wielkie... Jest to największe wyróżnienie, ale powiem dla koła, jako najstarsze koło w Polsce mamy tą złotą honorową. Mamy za zasługi dla województwa śląskiego złotą. Mamy liczne dyplomy. Członkowie naszego koła też zdobywają odznaki. Są to odznaki, które trzeba sobie wychodzić. Są to odznaki, później dyplomy, które trzeba sobie wypracować, czyli pracą społeczną. Bo działalność nasza opiera się na pracy społecznej. Tutaj nikt nikomu nie płaci. Wszyscy spotykamy się, bo chcemy, bo to lubimy. Łączy was pasja. Pasja gór, w najogólnym... I to w dobrym miejscu, bo Śląsk Cieszyński, tak jak pan powiedział, to taki tygiel, trochę przed włączeniem kamer, jak rozmawialiśmy, tygiel wszystkiego, a tak, góry... Góry też, bo jest tutaj początek albo koniec, zależy z której strony iść, początek punktu do dużej odznaki GOT. Nie będę tłumaczył szczegółów, bo to jest troszkę dla niewtajemniczonych zawiłe, ale jakby ktoś wszedł w ten rytm, te tryby PTTK-u, to jest proste. No, trzeba chodzić, pewne regulaminy, trzeba spełniać pewne punkty i pewne odznaki się zdobywa. Ponad 100 członków obecnie. Można też zasilić, jeżeli państwo chcieliby się zapisać. Ach, to zawsze jesteśmy otwarci na każdego, kogo tylko kochają góry i w dosłownym tego znaczeniu. Nie zamykamy się, że tylko ta wąska, jesteśmy otwarci. Są na przykład wśród nas takie osoby, a to dzięki Darkowi Wawrowiczowi, który około 10 lat temu, 9 nieistotne teraz, ale zapisał się do koła i mówi: słuchajcie, dlaczego nie chodzicie w zimie w góry? No bo jest śnieg. Jak jest śnieg, to się jeździ na natach, a nie chodzi się w góry. No i tak kilka do kilkanaście osób porwał ze sobą i przeszli chyba całe Tatry zimą. No to jest ewenement. No jest grupka osób, która zakochała się w Gruzji i od kilku ładnych lat
zbierają pieniążki i jeżdżą w Gruzję, na teren Gruzji, w Kaukaz i tak dalej. Przedział wiekowy członków to chyba znaczy, od młodych po najstarszy nasz członek jest 1929 roku. Proszę sobie policzyć. Z matematyki byłem bardzo dobry, ale nie chcę teraz się... Ja też nie, no. Ale bardzo. To jednak jest tak już najmłodsi, no, senior. Jak już zaczynają chodzić, to rodzice przychodzą, wypełniają deklarację, piszą zgodę rodziców, że zgadzają się na zapisanie córki, syna do koła i... Są rajdy 3, dla młodzieży. 4, tak, organizujemy dla młodzieży z terenu naszej gminy Skoczów rajdy. Koniec maja, początek czerwca, zawsze wcześniej szkoły są powiadomiane i... No i coś się dzieje. Dzieciaki chodzą i super. I nie tylko chodzenie, ale też takie imprezy, można powiedzieć, aktywizujące. Pieczenie. No, najstarszą imprezą to jest właśnie pieczenie barana, to co pan wspomniał. Zostało zapoczątkowane w 1950 roku przez naszego członka, doktora Otto Landsbergera, który prawdopodobnie, tak z przekazów, bo mnie jeszcze wtedy na świecie nie było, że przywiózł to z Kaukazu. Że tam był taki zwyczaj, że na koniec sezonu pasterskiego juchasi schodzili w dół do domów i cieszyli się tym powrotem, zabijali tego umownego barana i było to takie podziękowanie za cały trud, ten, który wypas tych baranów, tych owiec. I u nas się to przyjęło. Zaczęli to na Starym Groniu u pana Józefa Grenia przy jego domu. Impreza się rozrosła do niesamowitych rozmiarów. W okolicach 700-lecia miasta Skoczowa było to przez parę lat na Kaplicówce. Wtedy było do 5000 uczestników. Ale impreza ta przerodziła się w festyn, co nam, turystom, się bardzo nie podobało. Wróciliśmy w góry i ja pamiętam w 76 roku, jak się zapisałem w czerwcu, to we wrześniu już byłem na baranie i było do 4000 osób. To była logistycznie niesamowita impreza, ale coś fantastycznego. Wszystko tam było trzeba wywieźć i wszystko później posprzątać. To jest co robić. Teraz na dzień dzisiejszy jest to spotkanie turystów i około, to zależy proszę Państwa od pogody, bo to jest impreza plenerowa w pełni. Tam nic nie ma. Jak zaczyna deszcz padać, to albo mamy pałatki, albo parasole, albo moknimy. Do najbliższych zabudowań jest może około kilometra, więc... Nie jesteście z cukru, więc... Nie, tego się nie boimy. Jajecznica? To co to za... Jajecznica to zapoczątkowo mój poprzednik prezes Bronek Czech. W 1970 roku pierwsza jajecznica odbyła się w chacie na Orłowej. Wspomnę jeszcze, niech mi pan przypomni o naszych stacjach turystycznych. Na Orłowej była jedna z naszych stacji turystycznych i tam zrobili pierwsze smażenie jajecznicy. I tak się to przyjęło, że w okolicach Zielonych Świątek to smażenie jajecznicy, różnie to bywało, i na patelni, jakieś tam umowne parę jajek czy kilkanaście jajek, a ostatnie jajecznice były jajecznice dla mieszkańców Skoczowa na naszej Kaplicówce i w Brennej Jatnym i na Starym Gruniu. Ostatnio od kilku ładnych lat mamy w naszym schronie turystycznym na Kamiennym, jest to schron oddziału PTTK Beskid Śląski w Cieszynie. Kolega nasz ma kociołek zrobiony z miedzi, gdzie wchodzi około 300 jajek. Warzechę taką drewnianą struganą, około 1,20 m, 1,30 m, no fantastycznie. I smakuje na polu superancko. Do tego te wszystkie składniki, kucharzem nie jestem, więc nie będę się wysilał, ale smakuje wyśmienicie i jak to mówią, palce lizać później. Palce lizać i chodzić po górach. A stacje turystyczne? Właśnie, te stacje. W latach 50. nie było nic. Wtedy, no i nasze koło, jak to powiedzieć, weszło w teren Brenne do zagospodarowania. I znalazło się grono osób, które po prywatnych domach swoich znajomych, tak powiem, zaczęło szukać, żeby nie wydzierżawili, wynajęli jednego, dwóch pokoi, że jak idzie turysta i żeby mógł się przespać. Wyobraźcie sobie te prycze słomianne, gdzie był koksiok, jak to się mówi, łóżko i krzesło. I czasami nie było tego krzesła. I turysta schodził gdzieś z góry i wiedział, że w tym miejscu może przenocować za symboliczną złotówkę, może tu nie o kwotę teraz chodzi, ale było to miejsce. I było ich 5 czy 6 tych stacji w latach 50. Ostatnio chyba w 1970 czy 70 roku już sytuacja gospodarcza kraju zmusiła do tego, że te stacje były naprawdę prymitywne i naturalną koleją rzeczy no, upadały. I ta jedna ze stacji była u państwa Herzyków na Orłowej.
I tam było właśnie pierwsze smażenie jajecznicy w 1970 roku. To też jubileusz za niedługo. No też, no. Jakiś taki okrągły. 50. A co pan robi, jak pan nie jest w górach albo nie jest tutaj na szlakach różnych? Znaczy, żartobliwie, a czasami dosłownie, jak już naprawdę nie ma nic do roboty, to z żoną idziemy w góry po prostu. Nie te dalekie, ale te bliskie. Tu Brenna, choćby nasza kaplicówka jest wspaniałym wyjściem, możecie państwo uwierzyć. Wyjść tam przy słonecznej pogodzie jest naprawdę widok fantastyczny. Zakochać się i umrzeć w tym widoku. Tego każdemu życzę, kto pokocha albo już kocha góry. A czego można życzyć tutaj PTTK w Skoczowie? Ja myślę, że życzyłbym sobie i moim następcom dalej tak wspaniałej atmosfery, jak jest teraz. Proszę państwa, my to, panie Jacku, my to robimy społecznie. Społecznie się spotykamy, bo tak, kochamy. Bo pan ma pracę inną. Tak, zupełnie inną, zawodowo. Każdy z nas, ci, którzy są w zarządzie, to nikt nie pracuje, w ogóle nie pracuje związanego z PTTK-iem. To jest praca społeczna. Kochamy na swój sposób te góry, kochamy poświęcić swój czas, który jest dla rodziny, dla znajomych. Idziemy, spotykamy się, coś wymyślamy w sensie pozytywnego, jakieś no, imprezy turystyczne i później to staramy się realizować. I spotykamy się, o, co jest też super. Ostatnie spotkanie takie, to jest pierwszy wtorek grudnia, mamy takim podsumowującym spotkaniem w roku. Jest to nasza taka wigilijka koła. Spotykacie się co tydzień we wtorek? Nasze zebrania są co tydzień we wtorek i to są, kto chce, to przychodzi. Żeby to, my nie jesteśmy gronem zamknięte, nawet mogą przyjść na nie osoby, które nie są w PTTK-u, żeby żartobliwie już nie myślały, że my tam coś spiskujemy czy coś takiego. Nie, każdy może przyjść, tą kawę, herbatę zostanie poczęstowany, może usłyszeć, o czym rozmawiamy i może też zabrać głos. Każda wypowiedź się liczy, może akurat skorzystamy z tego. A raz w miesiącu mamy zebrania zarządu i koła i wtedy już są strategie wtedy takie straszne, omawiane, że nie pozwolimy nikomu obcemu wejść na te zebrania. Ale pozwalacie wejść w góry i razem z Ale po tym zebraniu oczywiście, panie Jacku, wszyscy się dowiadują, co myśmy tam naspiskowali w sensie pozytywnym. Jaką znowu wycieczkę, jakie znowu spotkanie i tak dalej. To życzę wam kolejnych 90 lat, a panu życzę, żeby ta pasja cały czas trwała i rozumiem, że rodzina też jest zaangażowana i jakoś razem z panem podziela no, te wszystkie... To jest najwspanialsze w każdej rodzinie, jeżeli jest jakaś pasja i żona i mąż lubią to samo. To naprawdę we dwa konie można pociągnąć bardzo dużo i u nas w domu się to spełnia. A co jest dla pana jeszcze ważne, oprócz gór i oprócz rodziny? Czy można wskazać jeszcze jakiś element, który jest dla pana ważny? To znaczy no pasję, którą niewątpliwie jest fotografia. Tym zaraził mnie dziadek, mój pierwszy aparatami, to są lata 60. Nie wiem, miałem 5-6 lat. Pamiętam jak dzisiaj, jak mi go dziadek odkręcał, bo to był taki, ktoś trochę fotografię łyknął, to wie o co chodzi. Boże, jakie to było przeżycie, jak taki mały dziadek mi pozwolił, mówił, popatrz tam przez to okienko naciśnij. I później po jakimś czasie, bo dziadek też wywoływał te filmy, robił zdjęcia, ja się tego też nauczyłem. Jak on mi przyniósł, mówi, popatrz Krzysiek, coś, może nie dokładnie, ale popatrz, to jest swoje zdjęcie. Jak dziadek, to ja to zrobiłem, tak, ty wtedy i wtedy te swoje. No po prostu mnie to tak jakoś wtedy zaszokowało, zainspirowało w sensie pozytywnym, że po jakimś czasie kończąc szkołę podstawową, rozpoczynając średnią, miałem własną ciemnię i czasami przesiedziałem z soboty na niedzielę całą noc, bo wtedy się wannę zajmowało, no a reszta członków rodziny szła spać, a ja wtedy miałem trzecią zmianę, robiłem zdjęcia w ciemni w łazience. No a to jest właśnie piękne, że można zatrzymać chwilę na fotografii, a zatrzymywać te piękne chwile na szlakach górskich na przykład, no to tym większa przyjemność też. Niesamowite, czasami, szczególnie w okresie zimowym, bo jest umownie trochę więcej czasu, z żoną najdzie nas i cofiemy gdzieś tam, a może obejrzyjmy z tego regionu i później popatrz. Są wspomnienia? Oj, fantastyczne coś. To wspomnień, ale też nowych wrażeń, przygód i wycieczek, tego panu życzę. I jeszcze co bym na koniec chciał, bo tak, żebyście państwo nie myśleli, że to ja sam robię, nie. Chciałem podziękować całemu zarządowi,
i osobom spoza zarządu, bo to jest gro ludzi. Na każdą imprezę to się miesza umownie i dosłownie, bo nie każdy ma czas. Robimy to społecznie. W tym terminie komuś nie pasuje, ktoś przyjdzie w inny termin. Ale to jest gro ludzi. I za to im serdecznie dziękuję, że poświęcają tak wszystko. I to jest najwspanialsze. Tu nie ma indywiduum, tu jest praca zespołowa. Ja mam ten zaszczyt być prezesem, ale robotę... Bez tych ludzi nie byłoby nie, to możliwe. Nie, nie. Cały ten zarząd, całe te osoby, które chcą poświęcić swój czas spoza zarządu, bardzo im serdecznie dziękuję. A ja dziękuję, że pan o tym wspomniał, bo praca zespołowa i chyba ta wspólnota i radość z tego, że możemy coś razem tworzyć, ale to są ważne rzeczy. Powiem tak i to też tak na lewo, na prawo, jak to się mówi, że to jest nasz drugi dom dla mnie i dla żony. To są takie osoby, które myśmy sobie wybrali, oni wybrali nas jako PTT-ek i z większością czujemy się jak w rodzinie. Jeżeli chodzi się na zebrania przez 30-40 lat, proszę państwa, prawie co wtorek, no bo nie mówmy, że każdy wtorek, no to proszę, my się znamy jak łyse konie. No, lepiej czasami niekiedy niż w rodzinie, bo nie zawsze w rodzinie jest czas, żeby podjechać do brata, do siostry, do mamy, jak się ma osobne mieszkanie. No tak. Czasami to jest telefonicznie. Kocham cię, mamusiu, tatusiu. O, cześć siostra, cześć bracie, coś takiego. A tu co wtorek? I jest niesamowita więź. Tego każdemu życzę z państwa i naszym członkom, żeby dalej to tak trwało. Bo tym, którzy są teraz i tym przyszłym. Tym, którzy przyjdą i bardzo się zakochają. Panu dziękuję za rozmowę. Tutaj musimy kończyć, bo za chwilę zaczyna się maraton. Za prawda? 15 minut już tam. Właśnie. Open the door na pewno z drugiej strony. Zgadza się. Baran, jajecznica, góry, dom. Wszystko to w PTT-ku w Skoczowie. Tak, w najstarszym miejskim kole PTT-ka w Polsce. A naszym gościem był pan prezes Krzysztof Grań. Bardzo dziękuję za rozmowę.